Ósmy dzień marca w tym roku był na pewno szczęśliwy dla wielu kobiet, jednak był to także dzień jak każdy inny, intensywny także dla lekarzy i stacji pogotowia ratunkowego. Około godziny 10 na terenie firmy Tesat na Wildzie miało miejsce tragiczne wydarzenie. Pracownik ochrony, który na co dzień pełnił służbę w firmie Tesat, znajdował się w pomieszczeniu socjalnym. Tam został zauważony w pozycji leżącej przez jedną z pracownic. Wezwanie karetki pierwsze było między godziną 10:00 i 10:02. Mniej więcej tak to wyglądało. Sama karetka pojawiła się po około 16-17 minutach od zgłoszenia. Karetka docierała do nas aż z Lubonia, mimo tego, iż 300-400 metrów obok znajduje się szpital. Nie może być zasadą czy regułą, że będziemy dzwonić do lekarzy z każdego szpitala, żeby biegli, nie wiem, do 500 metrów i ratowali życie i zdrowie jakichś osób. Chociaż oczywiście obowiązkiem każdego lekarza, który się znajdzie w pobliżu, jest takie działanie. Jak się dziś dowiedzieliśmy od dyrektor pogotowia ratunkowego pani Estery Drzewieckiej-Makowskiej, wszystkie procedury zostały wykonane prawidłowo. Jednak główną przyczyną tak długiego przejazdu był brak karetki dostępnej bliżej, a tą wezwaną z Lubonia nie tylko ograniczała odległość, ale i przymusowe zatrzymanie się jej na przejeździe kolejowym. Funkcjonariusze znajdujące się w niej natychmiast powiadomili o tym fakcie dyspozytorkę, a ta telefonicznie udzielała informacji pracownikom firmy Tesat, którzy już od kilku minut wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety bezskutecznie. Według procedur wszystko wykonane zostało prawidłowo. Karetka spoza miasta prawnie na przyjazd ma 20 minut, tak więc zmieściła się ona w czasie. Jednak największe kontrowersje budzi fakt braku możliwości pomocy ze szpitala znajdującego się kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Młodego mężczyzny nie udało się uratować.